Na naszych adwentowych drogach spotykamy dzisiaj przepiękną postać świętego Jana Chrzciciela, który wzywa nas bardzo konkretnie: prostujcie ścieżki dla Pana Boga, prostujcie drogi dla Pana Boga. Przychodzimy na mszę świętą, która jest największą tajemnicą, jaka istnieje na świecie, a jednocześnie msza święta jest taka prosta. Podniosę za kilkanaście minut do góry kawałek chleba, podniosę kielich z winem i kilka kropel wody i powiem wam, że jest to ciało Pana dla was. Ci, którzy będą się spowiadać w czasie mszy, wypowiedzą swoje grzechy, powiedzą proszę o przebaczenie i usłyszą idź, ja odpuszczam tobie grzechy. W prostocie serca przekażemy sobie znak pokoju. Na początku mszy świętej powiedziałem słowa Pan z wami. Msza święta jest prosta, jak prosty jest Bóg. Jest głęboka, jak głęboki jest Bóg. I jest życiodajna, jak życiodajny jest Pan Bóg. Obyśmy rzeczywiście o tym mszy świętej uczyli się prostowania dróg dla Pana Boga. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Wypuści się odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sądził z pozorów, ni wyrokował według pogłosek. Raczej osądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Cielę i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młody ich razem będą lęgały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na noże kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze. Bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie. Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą z modlitwą i sławne będzie miejsce jego spoczynku. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, to, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem, Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazanie sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano. Dlatego oddawać ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu twojemu.
Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiedział wam, że z tych kamieni, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzeni drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, przed tygodniem, w pierwszą niedzielę Adwentu, na początku swojej homilii przywołałem obraz Maryi i Józefa, jak się ich losy potoczyły zupełnie inaczej niż to działo się w przeciętnym małżeństwie żydowskim. Na pewno mieli swoje marzenia, plany. Poszło to zupełnie w inną stronę. Takie piękne postacie adwentowe. A dzisiaj sama Ewangelia, którą daje nam Kościół do czytania, przedstawia nam kolejną przepiękną postać Jana Chrzciciela, który głosi słowo na pustyni judzkiej. Przepiękna postać, taki samotny. Niewiele o nim wiemy, znamy tą historię z jego narodzeniem, ale co się z nim potem działo, jak on na tą pustynię trafił, jak on tam żył, co on myślał. Taki nieprawdopodobnie oddany Panu Bogu. No i do tego dziki, twardy facet, nosił tylko odzienie z sierści wielbłądziej, żywił się szarańczą i miodem. Bardzo twardy, bardzo mocnego ducha, nieprawdopodobnie. W zasadzie nie wiem, czy to inni podzielą moje odczucie, że oczywiście Jezus był większym mocarzem od Jana, ale Jan jest niesamowicie wierny Bogu, czysty, taki właśnie męski, to co sobie tu często powtarzamy, taki wzór dla wielu facetów, co to znaczy wypełniać radykalnie misję Pana Boga. Chociaż proszę zwrócić uwagę, to jest pocieszenie dla wszystkich, którzy mówią: ze mnie nic takiego nie będzie. Jan po pierwsze miał rodziców, jak kiedy się urodził, to byli ludzie w starszym wieku. Powszechnie się mówi, że jak się starszym rodzicom urodzi dziecko, pierwsze dziecko, to są bardzo opiekuńczy. Bardzo opiekuńczy. Jak jakiś pan starszy pobierze się z młodszą kobietą, żoną, urodzi się im dziecko, no i on nieraz ma tam już pod 60, to po prostu temu dziecku by nieba przychylił i cukierkami mu drogę usuł. Jan był jedynakiem zrodzonym ze starszych rodziców i w zasadzie wydawać by się mogło, że los go spisuje na straty, że to będzie mięczak, a to jest jeden z największych twardzieli Biblii całej. Panowie, nawet wy, którzy byliście wychowani przez czułe babcie i nadopiekuńczych rodziców, nic nie jest do końca zdeterminowane. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Taki Boży singiel. Człowiek bardzo na pewno samotny jakoś po ludzku, chociaż bardzo zjednoczony z Panem Bogiem. On pięknie powiedział, to jest jedna z najpiękniejszych deklaracji Biblii: ja żyję po to, żebym się umniejszał, a po to, żeby Chrystus wzrastał.
Kochani, to jest takie pytanie do was. Chcesz, żeby twoi bliscy żyli Panem Bogiem? No chcę, oczywiście, że chcę. Godzisz się na to, że ty będziesz się umniejszał? Pan Bóg potrafi zrobić tak. Ciebie będą uważać za nieudacznika. Nie wyjdzie ci w pracy, nie wyjdzie ci na studiach. Będziesz taki, a ten to taki byle co. Ale w twojej rodzinie będzie coraz więcej Chrystusa. Godzisz się na to? Tak samo jakby mi ktoś powiedział, słuchaj, księże Piotrze, ludzie będą coraz bardziej krytykować twoje kazania. Będą mówić, a popsuł się, a, ale ludzie będą żyli bardziej Bogiem. Godzisz się na to? Oczywiście można się pytać, jak Pan Bóg to zrobi. On to potrafi zrobić. Żebym ja się umniejszał, a żeby Chrystus wzrastał. Bo my nieraz nawracamy innych ludzi po to, żeby samemu zdobyć chwałę. Męża nawróciłam. Jeździ regularnie na Jasną Górę. Niech mnie tylko by raz nie pojechał. Synów nawróciłam. A patrzcie na mnie. Ja synów mojego chłopaka, jak go poznałam, to był poganin, rogi mu wystawały spod czapki. A teraz mnie różaniec odmawia. Jakby nie odmawiał, to by dostał tym różańcem. Czy godzisz się na to, że ciebie będzie coraz mniej, a Chrystusa w twoim domu będzie coraz więcej? A ty będziesz właśnie ponosić porażkę za porażką. Bo od strony ludzkiej Jan poniósł porażkę za porażką. Uczniów stracił, głowę mu obcięli, skończył w więzieniu, kariery żadnej nie zrobił. Ale on wiedział, co robi. Ja żyję po to, abym ja się umniejszał, a żeby Chrystus wzrastał. To dlatego może nie wychodzą nasze sprawy. To dlatego prowadzimy różnego rodzaju formacje, czytamy książki religijne, słuchamy kazań i nic nie możemy osiągnąć pokoju, bo może chcemy, żebym ja wzrastał. Pan Jezus też se może wzrastać. Nie mam naprawdę nic naprzeciwko, żeby Pan Jezus se wzrastał. Pan Jezus, wzrastaj sobie. Jak ci czymś mogę pomóc, to nawet chętnie. Ale generalnie chodzi o to, żebym ja wzrósł w poczuciu szczęścia, sensu i żeby było tak, jak ja sobie wymarzyłem. Nieprawdopodobny był ten Jan. Jezus to widział, bo mówił, że nie narodził się większy z niewiasty niż Jan Chrzciciel. Takie słowa z usta Chrystusa. Nie narodził się większy z niewiasty niż Jan Chrzciciel. A kiedy Jezus dowiedział się, że Jan zginął, został zamordowany, zasmucił się. Wyraźnie Jezusa to, przepraszam za słowo, Panie Jezu, mocno uderzyło, mocno go to trzepnęło. Jezus, to był dla Jezusa wstrząs. Jan został zamordowany. I proszę zwrócić uwagę, czy Jezus, który tak cenił Jana, tak kochał Jana, był mu tak bliski, bo oni się rozumieli. To byli właśnie twardzi mężczyźni, którzy byli powołani do śmierci męczeńskiej. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma ani jednej sceny w Ewangelii, żeby Jezus Jana odwiedził, żeby się z nim spotkał. Tylko co przyszedł do niego przyjąć chrzest. Krótkie spotkanie, bardzo krótkie, bardzo powściągliwe. Jezus odchodzi, potem Jan go jeszcze raz widzi, mówi, to jest Baranek Boży. Potem już go nie ogląda, wysyła do niego posłańców. Przede wszystkim jedno pytanie, które zawsze mnie nurtowało, kiedy wpadłem na ten pomysł. Dlaczego Jezus nie uczynił Jana Chrzciciela apostołem? Ale by miał apostoła. Jakiego twardziela. On by tam się nie zaparł pod krzyżem. On by walczył na ostro. To Judasza wybrał. Panie Jezus, ty błędną politykę kadrową prowadziłeś. Dlaczego nie zrobiłeś Jana Chrzciciela? Przecież potrafiłby. Byłby lepszy od Piotra, Jakuba, Mateusza. Byłby lepszy. Taka wierność. Dlaczego ja to tak podkreślam? Bo może ty sobie mówisz. Przecież mam talent, mam zdolności, to innym lepiej idzie, inni się ustawiają w życiu, a ja co? A poza tym, jeśli ten Pan Bóg mnie kocha, dlaczego do mnie nie przyjdzie, jakoś nie dotknie mnie? Zobacz, jak Pan Bóg traktuje, jak Jezus traktował swoich wielkich przyjaciół. Ani razu się z nim nie spotkał. Tylko wydał o nim świadectwo i nie powołał go na apostoła. Janie, przepraszam za brutalność słów, jesteś już niepotrzebny. Spełniłeś swoją misję. Mógł mieć Jan pretensje, a ich to wybrałeś na apostołów, oni będą 12 zasiadać po twoich prawicy i lewicy w Królestwie Niebieskim, oni będą sławni, ich imiona będą sławne na cały świat, a ja w lochu zginę. Tak, twoja misja, twoja robota skończona. Jakiej to trzeba mieć nieprawdopodobnej pokory, że... A dlaczego Jan jeszcze... Twoja robota skończona. Ty wychowałaś dzieci, ty wychowałeś syna, ty zrobiłeś to, twoja praca skończona. Koniec. Ale ja bym chciał jeszcze, żeby dalej, żeby jeszcze być tym dyrektorem, kierownikiem, żeby jeszcze zrobić habilitację, doktorat, żeby jeszcze pojechać za granicę. Twoja praca skończona. Jan był wielki, bo był pokorny. I to dotyczy wszystkich świętych. Jan był wielki, bo był pokorny.
I nauczał na pustyni, bo z dwóch powodów. Pustynia oczywiście miejsce demonów. On poszedł z nimi walczyć, z demonami. Poszedł walczyć z demonami, bo chrześcijaństwo i w ogóle misja Chrystusowa to jest walka z demonami. W zasadzie może troszeczkę przesadzę, ale rozmowa o małżeństwie, o czystości, o kłopotach w życiu, o depresjach, o smutkach, w której się nie rozmawia o demonach, to jest głupia rozmowa i stracona. To jest głupia rozmowa i stracona. Tak jakby się lekarz, przepraszam, ktoś mówi, strułem się i nie zapytał, a wymiotował pan, biegunkę pan miał, czy gorączkę pan miał, jakby się takiej podstawowej rzeczy nie zapytał. Jan idzie na pustynię, bo tam jest siedliska demonów i jeszcze jedno, na pustyni nie ma się za co skryć. Nie można zrobić retuszu. Tam jest wszystko z wszystkich stron widoczne. Tam człowiek jest, jak to mówimy, na patelni, na widoku, z wszystkich stron go można obejrzeć. Jest takie przeciwstawienie właśnie miasto-pustynia. W mieście się jest za co schować. Oczywiście teraz, proszę Państwa, symbolika miasta troszeczkę upada, bo i ludzie na wsiach mają po 300 programów, komórki, e-maile, kolumny, kina domowe i może być hałas na wsi nieraz większy niż w mieszkaniu w mieście. Chociaż przestrzeń, widoki, w tym tygodniu miałem okazję trochę być na Mazurach, no to nieprawdopodobne w tą zimę i cisza jest taka w lesie, nieprawdopodobna, jakiej my tu w Warszawie nie mamy. Ale hałasu może być dużo u ludzi na wsi teraz. Ale do czego zmierzam? Że my się mamy za co schować. Chcesz się wzruszyć? Puszczasz sobie jakąś komedię romantyczną. Chcesz się postraszyć? Puścisz sobie horror. Chcesz się pośmiać? Puścisz komedię. Chcesz poczuć się mądrzejszy? Dzwonisz do głupszego kolegi. Chcesz się poczuć taki, że jesteś zdołowany? Dzwonisz do kumpla, co odnosi sukces za sukcesem. Do wyboru, do koloru. Za co się schować? Gdzie się schować? Chcesz się poczuć, że nie jesteś samotny w swojej wierze? Przychodzisz do świętej Anny, przychodzisz na jakieś rekolekcje, jedziesz, tłum ludzi. Proszę Państwa, święta Anna jest miejscem, gdzie się można nieźle schować. Stoję, wszyscy stoją, to ja stoję, wszyscy klękają, to ja klękam. Wszyscy mówią z duchem Twoim, to ja mówię z duchem Twoim. Jestem tacy jak wszyscy. A to może być błąd, mówiliśmy o tym przed tygodniem. Jesteś bardzo inny niż my wszyscy. Ty jesteś inny niż ty, ja inny niż pani. Pan ma o niebo drogę dłuższą do pana. Jan idzie na pustynię, gdzie się nie ma za co schować. My się często właśnie chowamy za robotę, za pracę, za nieszczęścia, za tragedię. To mogą być po prostu jakieś iluzje. Dlaczego idzie Jan i tam głosi? Na pustyni. No poszedł i do skał zaczął głosić. Przecież najlepiej jak głosić, to stanąć w Jerozolimie na głównej ulicy i tam tłum ludzi będzie słuchał. No, tak jak ja bym przygotował kazanie na 15, pojechał do Puszczy Kampinoskiej, wiewiórką głosił. No, idź tam, gdzie się ludzie gromadzą. No Janie, dlaczego ty idziesz na pustynię głosić? Bo na pustyni oprócz demonów były te różne przybłędy, ci wygnani ze społeczeństwa. Oni się tam włóczyli. To często ludzie nieszczęśliwi, często jacyś kryminaliści i od nich zaczyna się głoszenie nowiny o przyjściu Zbawiciela. A oni błyskawicznie roznoszą tę wieść, tak że już potem ewangelista mówi, ciągnęła do Jana cała Jerozolima, cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Już idą do niego tłumy, bo chcą go słuchać. Dlaczego chcą go słuchać? Bo Jan jest tak radykalny, że oni, grzesznicy, widzą, że on jest z innego świata. On jest inaczej ubrany, to co mówiłem, ma pas na biodrach, odzienie z wielbłądziej skóry, on się żywi inaczej, on mieszka gdzie indziej, on jest po prostu inny. Przypominam wam, drodzy Państwo, jedno zdanie z wiersza, który kiedyś wydrukowała bodajże więź czy znak. Wiersz w formie listu napisała pewna kobieta do księdza. Ostatnie zdanie listu, do końca życia tego nie zapomnę. Chciałabym, aby ksiądz był tak inny ode mnie, żeby ksiądz był z innego świata. Ja to doskonale czuję i czułem, jak jako nastolatek miałem takiego księdza, do którego chodziłem do spowiedzi, taki mój mistrz duchowy, to widziałem, że on ma drugi pokój, do którego mnie nigdy nie wpuszczał. I jak tylko nieraz jakąś książkę chciał mi pożyczyć i wchodził do tego pokoju, to uchylał drzwi i ja zaglądałem do tego drugiego pokoju, a tam stał klęcznik i na klęczniku była przewieszona stuła. Matko, mieć w domu klęcznik, jaki to po prostu dla mnie ten pokój to był jak tabernakulum jakieś. Jakiś namiot spotkania. Żeby ksiądz był inny ode mnie, żeby ksiądz był lepszy ode mnie, żeby ksiądz miał jakiś kontakt z Panem Bogiem, żeby ksiądz żył jako mój przewodnik duchowy w jakimś tajemniczym świecie aniołów, w tajemniczym świecie nadprzyrodzoności. Jan był inny.
Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ta cała historia narodzenia Jezusa jest inna. On się, to co mówiłem przed tygodniem, Józef z Maryją odchodzą od Nazaretu, odchodzą od gospody. Jezus się rodzi gdzieś na uboczu zupełnie. Jan Chrzciciel rodzi się w cudownej, przez cudowną interwencję Boga ze starego ojca i starej kobiety. Potem on jest, żyje gdzieś na pustyni. To jest wszystko inne, obok świata. A świat ma to wszystko w pogardzie. Coraz bardziej, kochani, widać to chyba z wszystkich stron, jak świat, nawet ten nasz polski świat, ma sprawy Boże w pogardzie, jak ludzie mają sprawy Boże w pogardzie. Pamiętacie, jaka była reakcja na Chrystusa ze strony Piłata? Piłat umył ręce, a dajcie mi wszyscy święty spokój z tym Jezusem. Wynocha z tym Jezusem. To, co ludzie mówili, Kościół niech idzie do zakrystii. Na krakowskim przedmieściu jakiś krzyż, jakieś modły. Do zakrystii, ja nie chcę tego widzieć, ja chcę sobie umyć ręce, spacerować ze świętym spokojem po ulicach. Herod był rozczarowany. Pan Jezus, myślałem, że jakieś cuda zrobi, jakieś fajerwerki zrobi, on nic żadnego cudu nie zrobił, nawet się do mnie nie odezwał. I świat jest rozczarowany Kościołem. Myśleliśmy, że biskupi pochwalą in vitro. No kurczę, to świat dał in vitro nagrodę Nobla, biskupi mają jakieś wąty. Nie, no słuchajcie, nie tańczycie tak, jak my gramy. I Kościół się ciągle wtrąca. Ludzie mówią, Kościół już mnie zawiódł. Zawiódł mnie Kościół. Tak jak Herod powiedział, Chrystus mnie zawiódł. Ja myślałem, że on coś fajnego zrobi. Jakiś cud mnie przekona, może on nic nie zrobił. I w końcu byli faryzeusze, którzy chcieli Jezusa zabić i do tego doprowadzili. Świat, proszę Państwa, my księża też mamy ten problem, żeby świat nas nie porwał. Świat jest kolorowy, błyskotliwy i wciągający. A świat, Pismo Święte mówi o świecie jako systemie kłamstw w sposób fałszywy, nobilitującym człowieka i rozwiązującym na chwilę jego problemy. Świat jest bardzo niebezpieczny, bo świat w ogóle został stworzony przez Boga, jest dobry. Natomiast proszę pamiętać, jak Biblia rozumie świat. System zakłamywania, telewizyjno, medialno, indywidualno, naukowo, tam jakiś, do budowania sztucznego prestiżu i wielkości człowieka. Mnie to i teraz jest pytanie, które wy sobie też stawiacie. No to jak mam zerwać ze światem, przestać pracować, wyrzucić telewizor przez okno, dzieci zabrać ze szkoły, przestać się spotykać ze znajomymi, no to jak ja mam żyć? Nie, proszę Państwa, właśnie to jest problem, że my mamy iść do świata. Chrześcijaństwo się nie odseparowało od świata. Tylko chrześcijanin to jest człowiek, który żyje w świecie, ale nie da swojego serca zassać światu. My też, księża, żyjemy w świecie, płacimy podatki, posługujemy się pieniędzmi, mamy różnych znajomych, różne rodziny mamy. Żyjemy w tym świecie, ale nie dać się zassać. Szczególnie uważajcie na jedno, nie dajcie się nabrać, że świat jest wielki. Świat robi nieprawdopodobne, jak patrzę w telewizor, to Boże, jacy oni wszyscy są wielcy. Pokazują jakichś czterech chłopców, no sympatycznych może, jakoś dziwnie ostrzyżonych i oni mówią, że nagrają płytę dla CBS-u. Panie redaktorze, nagrywamy płytę dla CBS-u. Nieważny jest kosmos w tym momencie, nieważna jest Europa, nieważna jest kultura świata, bo oni we czterej nagrywają płytę dla CBS-u. Proszę zwrócić uwagę, ja przed tygodniem wspomniałem o tej dziewczynce, która wygrała ten Mam Talent. No po prostu Chrystus wraca na ziemię. Dymy walą, baloniki fruwają, ludzie tak płaczą, rzucają sobie w ramiona. A nawiasem mówiąc, ta dziewczynka jest moim zdaniem w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji. Potrzebuje bardzo mądrych rodziców, bardzo mądrych nauczycieli, żeby jej się krzywda nie stała, bo może jej się stać. I świat się nie pyta, czy ci rodzice byli u spowiedzi, czy ta dziewczynka wierzy w Boga. Ona po prostu zaśpiewała piosenkę. Notabene, dlaczego ona nie zaśpiewała piosenki o mamie i tacie, tylko dorosłą piosenkę starszej kobiety. Bo świat się lubi bawić. Świat lubi małych, starych. Zawsze świat w cyrkach pokazywał karłów. Niby stary, a mały. Niby mały, a stary. Jakie to fajne. Jak ja zakładałem taty kapelusz, to tata też mówił do wujka, zobacz jaki stary, o, jak to chodzi w kapeluszu. Świat jest wielki. Proszę Państwa, pamiętam kiedyś przyjeżdżał do Polski taki zespół z mojej młodości. Nie wiem, czy jest się czym chwalić. I były bilety po 200 zł w filharmonii. Mówię, palto, chudy bocian, 200, idę zobaczyć moich bogów z lat 70. I pamiętam, że oni mieli taki wielki przebój na Zamku Karmazynowego Króla. Piosenka, 7 minut trwała. I ten główny bohater programu, tego zespołu mówi, nie wiem, czy zagram tą piosenkę na tym koncercie. Zastanawiam się, być może ją zagram, chociaż chyba jej nie zagram. A może ją zagram, bo to jest po prostu, zależy od nastroju mojej duszy. I nie wiem, czy to, ja chciałem powiedzieć, słuchaj, grajku.
masz ładny głos i ładnie grasz na gitarze. Ładnie plumkasz na gitarze. Zagraj ludziom tą piosenkę, bo 200 zł za bilet płacą. Ale on zrobił z tego filozofię. Nie wiem, zastanowię się, zobaczę, czy jak wstanę, to zagram, może nie zagram. Może wersję skróconą, może zanucę, może zaplumkam tylko na gitarze. Czy państwo zwróciliście uwagę, że świat chce nam mówić, że to są bogowie, piłkarze, te wszystkie nabożeństwa piłkarskie, te wszystkie nabożeństwa muzyczne. Nie, to jest fajne. Proszę pana, ja nie chcę powiedzieć, piłka nożna od diabła pochodzi, muzyka od diabła. Nie. Tylko nie dajmy sobie wmówić, że to jest wielkie. Bo proszę państwa, tak przeczytałem dzisiaj słowa z Ewangelii. Siekiera już jest do drzew przyłożona. Rok temu, gdzieś w kościele, w drugą niedzielę Adwentu, był pan prezydent Lech Kaczyński i jego żona. I byli prawie wszyscy tam byli wierzący. Gdzieś byli w niedzielę Adwentu, stali z ludźmi i słuchali Ewangelii, że siekiera już jest przyłożona do drzewa. Tak jak my dzisiaj wysłuchaliśmy. A 5 miesięcy później wsiedli o 7 rano do samolotu do Smoleńska i siekiera była już naprawdę przyłożona do drzewa. To jest, proszę państwa, problem. Czy oni byli w stanie łaski? Czy oni byli u spowiedzi? Czy te dzieci idą do Boga? Czy tam szatan nie rządzi w tych wszystkich sprawach rodzinnych? To są pytania. A to, że dziewczynka ładnie zaśpiewała, to bijmy jej brawo, cieszmy się, ale nie róbmy z tego nabożeństwa, nie róbmy z tego paruzji, nie róbmy z tego źródła szczęścia. Na to się, przepraszam, że państwa przestrzegam, nie dajmy się nabrać. Na to się nie dajmy nabrać. Święty Jan Chrzciciel nam pokazywał, że zbawienie Chrystusa idzie obok świata. Świat jako system kłamstw będzie zawsze wyśmiewał Kościół, wyśmiewał zbawienie, wyśmiewał te sprawy. Bardzo mi się podoba to powiedzenie. Jeśli człowiek przestał wierzyć w Boga, to nie znaczy, że przestał wierzyć w nic, tylko że zaczął wierzyć w cokolwiek. Bogami mamy psy, bogami mamy właśnie muzykę, bogami mamy piłkę nożną. Facet robi fikołka w telewizji, 30 milionów ludzi w Polsce dech zapiera. Facet robi fikołka. Jaką punktację dostanie? Zatańczyła. 7, 4, 8, 2, 16. Przegrała. Matko Najświętsza. Tragedia. Ja pamiętam, że proszę państwa, jak Dejna nie strzelił pamiętnego karnego w Argentynie, ja naprawdę całą noc nie spałem. No. Dla mnie to po prostu koniec świata. Wiedziałem, że chłopaki mnie zniszczą, bo ja byłem za Legią, a Dejna był z Legii. I to jest błąd. Wielki błąd, to jest wielkie kłamstwo tego świata. Zbawienie idzie obok. On jest na pustyni. On mówi, to wy do mnie przyjdźcie na pustynię. Kto chciał, Jana znalazł. Drodzy bracia i siostry, szukajcie swojej pustyni. Cały czas was zachęcam. Jakieś zamknięte rekolekcje, jakieś pobycie u sióstr gdzieś w zakonie klauzurowym. Nieraz jest taka możliwość. Jakiś wyjazd, nawet nie takich wybitnie sakralny, na 2-3 dni w góry pojechać właśnie w listopadzie. Proszę mi wierzyć, pustki na całych Mazurach. Pochodzić nad jeziorem, zamarzniętym jeziorem, które paruje białą parą, bo jest cieplejsze od... Mój kolega powiedział, metafizyka zmaterializowana. Stary, to jest metafizyka zmaterializowana. Poświęcić na to czas. Bo świat chce nas zasłać. Wczoraj wyszedłem przed świętą Annę i takiego pikniku, jaki był wczoraj w Adwencie, to nie ma cały rok. Tam koncert, tu dmuchawki, tu różki migoczą, tutaj ta pani zaprasza na pajdę chleba ze smalcem przez głośniki. Akurat w Adwencie, przecież to jest zbieg okoliczności, akurat w Adwencie mamy taki bazar tutaj przed kościołami. Państwo też wyjdą i będą oferta za ofertą. Jest ten kawał, co chłopiec poprosił jednego pana, żeby go podsadził i zadzwonił na dzwonek. I potem do niego mówi, nie wiem jak pan, ale ja zwiewam. Chcę się powiedzieć trochę, proszę państwa, my mamy żyć w świecie, ale nie wiem jak wy, ale ja zwiewam. Ale ja zwiewam do pokoju, zapalam lampkę adwentową i czytam Biblię. Oczywiście jutro praca, telewizja, tramwaj, komunikacja. Powtarzam, nie chcę mówić, że wszyscy macie powołanie u świętej Anny do zakonu klauzurowych. Nie, musicie żyć w świecie, ale zwiewać trochę trzeba. Nie wiem jak wy, ale ja trochę zwiewam. Święty Jan zwiał na pustynię. Po to zwiał, żeby tam dokonać wielkiego, wielkiego zwycięstwa. Gdy człowiek przestaje wierzyć w Boga, to nie znaczy, że nie wierzy w nic, ale zaczyna wierzyć w cokolwiek. Jan mówi te słowa, plemię żmijowe, w innych Ewangeliach jest jeszcze krócej,
po prostu mówi per żmije do swoich słuchaczy. To by, mówiłem wam, to by było bardzo wstrząsające, gdyby ktoś się odezwał do ludzi per żmije, jakiś ksiądz na ambonie. Ale proszę mi wierzyć, że może my jesteśmy duchowo biedni, że nam nikt nie powie ty żmijo, a może my czasami jesteśmy jak żmije. Po cichutku się wślizgujemy, niosąc jad. Jak nazwać chłopaka, który namawia dziewczynę na cudzołóstwo? Cieplutko, Aneczko, masz oczęta takie jak świeczuszki adwentowe, wiesz. Jesteś taka samotna, ja też. A jemu chodzi wyraźnie o to, żeby ona za godzinę popełniła grzech ciężki. Chce jad śmierci w nią wlać. Czy takiemu człowiekowi, czy takiej dziewczynie, która uwodzi chłopaka, chce się z nim po prostu przespać, nie należy się słowo ty żmijo. Ty piękna, urocza blondynko żmijo. Wiecie dlaczego? My postawiliśmy tak sprawę, że gdyby ktoś tak do nas powiedział, to go skreślamy. I to może być naszą biedą. To trzeba było mieć nieprawdopodobną odwagę i czystość wewnętrzną, żeby do kogoś powiedzieć plemię żmijowe. Proszę mi wierzyć, jeśli ja do państwa tak nie mówię, to nie dlatego, że jestem taki miły. Ja po prostu mam tchórzem jestem. Ja nie jestem taki czysty, żeby państwu powiedzieć z taką czystością jak Jan Chrzciciel. A może niektórym... Dlaczego Jan to powiedział? Żeby ich ocalić. Przecież nie chodziło o jakąś jego złość do tych ludzi. Dlaczego chciał ich ocalić? Dlatego, że zobaczył, że oni się fałszywie nawracają. Drodzy bracia i siostry, nie ma nic bardziej tragicznego jak fałszywe nawrócenie, bo wtedy już ci nic nie pomoże. To jest tak, jakbyś trafił na lekarza i nie wiedział, że ten lekarz jest oszustem. I ktoś się zorientował, mówi, do kogo ty chodzisz? Do tego lekarza. To nie jest lekarz. On cię oszukuje. Ty w ogóle się nie leczysz od paru miesięcy. Wydajesz pieniądze i się nie leczysz. Jak człowiek nie ma żadnego lekarza, to przynajmniej wiem, nie leczę się. Ale jak myśli, że się leczy, a się nie leczy, to jest tragedia. I oni, i co do nich mówi Jan Chrzciciel? Kto wam, plemię żmijowe, powiedział, jak uciec przed gniewem Bożym? Oni wcale nie chcieli się nawrócić do Boga. Oni chcieli uciec przed gniewem Bożym. Drodzy bracia i siostry, mówiłem wam to. Czy idziesz do konfesjonału po to, żeby oczyścić swoje sumienie i mieć święty spokój na święta, lepszy humor na Wigilii? Czy chcesz wrócić do Pana Boga? Bo jeśli idziesz do konfesjonału tylko po to, żeby wyrzucić te grzechy, odejść i powiedzieć, lżej mi, o jak mi lżej się oddycha w tej chwili, to jesteś plemię żmijowe, bo kręcisz przy nawróceniu. Bo konfesjonał jest po to, żebyś wrócił do Chrystusa, żebyś wrócił do miłości, żebyś odmienił swoje życie, a nie tylko poszedł do konfesjonału jak do anestezjologa. Czy ksiądz jest anestezjologiem? Ksiądz znieczula, tak? To proszę mnie znieczulić. Dzięki za znieczulenie, więcej nie potrzebuję. Dlatego Jan do nich mówi bardzo twardo. I potem mówi Abrahama, nie mówcie sobie, Abrahama mamy za ojca. Nie mówcie sobie, że jestem z tłumem na rekolekcjach. Nie mówmy sobie, że jestem księdzem. No jak ja jestem księdzem w archidiecezji warszawskiej, to mi nic nie grozi. Grozi ci, stary. Wszystko ci grozi. Nie mówmy sobie papieża, słuchaj, nasz papież w Polsce. To, co się z nim łączyło, to może narodowość tylko. Nasz papież. Nie mówmy sobie tego. Można stać w środku świętego tłumu. Ja wam mówiłem, że Judasz stał się Judaszem przy Chrystusie, a jeszcze w tym tygodniu słuchałem konferencji, gdzie ktoś mówił, skoro Chrystus podawał chleb Judaszowi, to ten Judasz musiał blisko siedzieć. Tam było 12 facetów. Jezus podawał chleb. Judasz musiał siedzieć jako pierwszy albo drugi z brzegu. On siedział przy Chrystusie i szatan w niego wszedł. Podczas pierwszej Eucharystii, podczas mszy świętej, szatan w niego wszedł. Ja nie chcę was, kochani, straszyć, tylko mówię, czuwajcie, uważajcie. Uważajcie. Tak jak i wy dzwoniliście do waszych starszych mam i mówiliście, mama nie wychodzi, bo jest bardzo ślisko, jak mama uważa, bo jak mama sobie złamie biodro, to w starszym wieku. Słuchajcie, jedź ostrożnie, nie jedź szybko, nie jedź w ogóle samochodem, bo boicie się o swoich bliskich. I Jan do nas mówi to z miłości. Uważajcie, czuwajcie, nie dajcie się światu nabrać. Nie dajcie się nabrać na jakieś iluzje. Przesłanie Jana. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. No właśnie, wielu z was na pewno myśli, oby myślały już o spowiedzi adwentowej, może już niektórzy robią rachunek sumienia. Czy ja wracam do Ojca, czy chcę tylko wypełnić obowiązek, żeby mieć święty spokój? Szczególnie proszę o refleksję osoby, które się zaczną spowiadać. Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem na Wielkanoc, albo ostatni raz u spowiedzi świętej byłem 8 miesięcy temu, co to samo oznacza.
Zastanów się, czy ty biegasz na te święta po to, żeby tak po katolicku oczyścić sumienie, czy ty naprawdę chcesz Chrystusa odnaleźć, czy ty naprawdę chcesz już... Proszę pamiętać przy robieniu rachunku sumienia adwentowym o tych dwóch zdaniach, które od lat mi bardzo pomagają, których się trzymam. Boże, ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie i drugie, strzeż mnie od grzechów przede mną ukrytych. Dlatego zanim powiesz, że jadłeś mięso w piątek, że kłóciłeś się z żoną, że oglądałeś nieprzyzwoite zdjęcia, powiedz księdzu, czy Bóg jest, kurczę, dla ciebie ważny? Czy On jest dla mnie ważny? Czy jest dla mnie bardzo ważny? Tak jak moja praca, moje studia, moje magisterium, znalezienie chłopaka. Czy to jest dla mnie ważne? A jeśli nie, to powiedz szczerze. Nie jest ważne, proszę księdza. Po prostu nie jest ważne. To jest dużo rzeczy ważniejszych. Sprzedam Chrystusa za nieraz byle co. I co z tym zrobimy? Ale przynajmniej wyprostuję ścieżkę. Tam nie jest napisane wyprostuj ścieżkę i ją przejdź. Tam jest napisane wyprostuj ścieżkę. Jest w polskim języku, ja się tak dzisiaj zastanawiałem, powiedzenie, nigdy się na tym nie zastanawiałem. Stary, wal prosto z mostu. Dlaczego? Bo mosty są proste. Przepraszam, nikt nie buduje takiego mostu na drugą stronę rzeki. Może ktoś zbudował jako ciekawostkę, bo ludzie różne rzeczy budują jako ciekawostkę. Ale w Warszawie wszystkie proste są mosty są proste. Jak najszybciej z tego brzegu, najszybciej dostać się na drugi brzeg. Prosto, wal prosto z mostu. Wal prosto, bo mosty są proste. Niech ta spowiedź, do której się, kochani, przygotowujecie, będzie mostem nie pomiędzy mną a świętym spokojem. Między mną a Panem Bogiem. Nie bójmy się Chrystusa. To, co powołał Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu. Nie lękajcie się Chrystusa. Nie lękajcie się Chrystusa. Jan Chrzciciel był twardy. Jan Chrzciciel był budzący grozę. Ale ludzie do niego przychodzili. Herod chciał go słuchać, bo wiedział, że to nie jest lipa, nie jest kłamstwo. Że ten człowiek mówi prawdę. Chociaż Herod nie potrafił jeszcze przyznać mu racji poprzez zmianę swojego życia. Wielu ludzi, którzy odeszło od świętego Jana, nie nawróciło się, ale czuli, że w nim jest jakaś prawda. Pamiętaj, nie lękajmy się Chrystusa, nie lękajmy się Kościoła, nie lękajmy się sakramentu pojednania, nie lękajmy się powrotu do Chrystusa. Prostujmy ścieżki temu, który przychodzi, aby dać nam pełnię życia. Nie namiastkę, nie chwilowe upojenie, nie chwilową satysfakcję, nie chwilową satysfakcję, ale pełnię życia. Amen. Przedstawienictwo świętego Jana Chrzciciela, największego z wszystkich proroków, przedstawmy Bogu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby Słowo Boże, twarde Słowo Boże, ale uzdrawiające Słowo Boże, dotknęło w Adwencie serca wszystkich wierzących. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy są powołani do życia klauzurowego, za dziewczęta powołane do zakonów klauzurowych, za chłopców powołanych do zakonów męskich klauzurowych. Oby w Kościele nie zabrakło tych, którzy będą żyli inaczej, którzy będą żyli z dystansu do nas, ale potrafią nam przynieść pomoc duchową. Obyśmy zawsze cieszyli się, że ktoś jest inny w dobrym tego słowa znaczeniu, że może jest bliżej Boga niż ja, bo wtedy On będzie mi mógł sprowadzić pomoc. Módlmy się za tych wszystkich powołanych Bożych szaleńców. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy rzeczywiście w Adwencie mają dużo pracy, przygotowania, za wszystkie panie, które przygotowują święta w domu, ale także tych, którzy zapewniają święta więźniom, dzieciom w domach dziecka, pacjentom w szpitalach. Niech mimo tego nawału pracy nie stracą postrzegania z perspektywy swojej, nie stracą Chrystusa, który chce także narodzić się w ich wnętrzach. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za zmarłych, świętej pamięci Janiny, Antoniego, Stefana, Toniek, aby dobry Bóg obdarzył ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, byśmy żyli w świecie, ale tak, jakbyśmy byli już w innym świecie. Byśmy, chodząc po ziemi, serca mieli skierowane ku Bogu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, jeśli dostrzeżesz błąd, którego my nie widzimy, napomnij nas swoim słowem, wydarzeniem, sytuacją i obudź nas ze snu, byśmy mogli czekać
z otwartymi oczyma i sercem na spotkanie z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Drodzy bracia i siostry, zapowiedziałem tu w ogłoszeniach duszpasterskich rekolekcje adwentowe, które rozpoczną się za tydzień. Jak wiecie, czas adwentu to czas zawirowania, jeśli chodzi o grafik księży w głoszeniu kazań. Ja także temu zawirowaniu ulegnę. Jak Bóg pozwoli, to wracam do świętej Anny na 15 w niedzielę 9 stycznia. A teraz idziemy na pustynię, żeby słuchać Słowa Bożego.